Na dzisiejszej sesji obecnych mieszkańców naszej gminy, dyrektorów szkół powiatowych i gminnych, zaproszonych gości, panią Annę Marek, kierownika świetlicy środowiskowej w Kętach, panią Małgorzatę Kasowik-Piechę, kierownika działu programowo-animacyjnego Domu Kultury w Kętach, gości obecnych na dzisiejszej sesji, nauczycieli, opiekunów radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach, radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej, kierownictwo urzędu z panem burmistrzem na czele, opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach, osobie pani sekretarz Eweliny Gryglączek. Na podstawie podpisanej listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi o prawomocności dzisiejszych obrad. Radni otrzymali zawiadomienie o sesji i porządek obrad. Czy są wnioski o zmianę porządku? Jeżeli nie ma uwag, to stwierdzam, że Rada obradować będzie według porządku dostarczonego Rady. Proszę Przewodniczącego o odczytanie porządku obrad. Porządek obrad. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, ustalenie porządku obrad, przyjęcie protokołu z 8 sesji, informacje Przewodniczącego Rady o działaniu w okresie międzysesyjnym, interpelacje i zapytania radnych, współpraca ze świetlicą środowiskową w Kętach i świetlicami młodzieżowymi na terenie gminy Kęty, dni Kęt 2016, sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym, odpowiedzi na interpelacje i zapytania, wolne wnioski i informacje, zamknięcie sesji. Protokół 8 sesji był wyłożony przed dzisiejszą sesją. Czy są uwagi do protokołu? Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu 8 sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach w dniu 27 kwietnia 2016 roku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że protokół został przyjęty przy 13 głosach za, 0 głosach przeciw i 0 głosach wstrzymujących się. Teraz proszę Przewodniczącego o odczytanie działań w okresie międzysesyjnym. W dniu 1 czerwca 2016 roku zorganizowaliśmy Dzień Dziecka w Kętach. Rozdawaliśmy balony dzieciom na ulicach naszego miasta, a następnie udaliśmy się do przedszkoli. W dniu 12 czerwca 2016 roku odbył się drugi rodzinny piknik Poznaj swojego sąsiada, na którym reprezentowała nas przewodnicząca oraz radna Magdalena Wołoszyn. 16 czerwca 2016 roku wzięliśmy udział w uroczystości 15-lecia świetlicy środowiskowej w Kętach, a 18 czerwca 2016 roku w uroczystości 5-lecia Uniwersytetu III wieku w Kętach. Proszę radnych o składanie interpelacji i pytań w sprawach społecznych ważnych. To może ja zacznę. Panie burmistrzu, chciałbym poruszyć problem, który znam nie od dziś. Przechodząc obok miejsc często odwiedzanych przez mieszkańców Kęt, przykładowo kęcki rynek, okolice alejek czy korty, możemy zauważyć wiele kumulujących się niedopałków, co świadczy o paleniu papierosów w miejscach publicznych. Uważam, że jeżeli osoba zdecyduje się na dobrowolne zatruwanie własnego życia, powinna robić to we własnym zakresie, zatruwając życia innych osób, przebywających w otoczeniu osoby palącej. Chciałbym zapytać, czy chcieliby Państwo rozwiązanie tego problemu? Może powinniśmy wyznaczyć specjalne obszary dla osób palących? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Panie burmistrzu, mam pytanie odnośnie zatrudnienia pracowników interwencyjnych na terenie gminy Kęty. Czy planują Państwo w najbliższym czasie zwiększyć liczbę pracowników? Dziękuję. Czy będą jeszcze jakieś pytania? Burmistrzu, co zmieni się w Kętach po zajęciu drugiego miejsca w konkursie Lex Start? Jeszcze ja mam pytanie. Jaką decyzję podjął Pan w sprawie cyrku? Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Nie mam jeszcze pytania.
zainteresowana zakupem budynku po siedzibie Tauronu, Tauronu Dystrybucja. Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie? Odpowiedzi na interpelacje i pytania Rady zostaną udzielone w punkcie 9. Następny punkt to współpraca ze świetlicą środowiskową w Kętach i świetlicami młodzieżowymi na terenie gminy Kęty. Proszę panią Annę Marek, kierownika świetlicy środowiskowej w Kętach, o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Szanowna Rado, panie burmistrzu, pani opiekujący się radni i nasi radni. Chciałam powiedzieć kilka słów o naszej świetlicy. Jest to placówka wsparcia dziennego typu opiekuńczego. Działamy na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Placówka nasza oferuje wsparcie rodzinom w sprawowaniu ich podstawowej funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Zapewnia dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań. Nasza świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku, od godziny 17 do 18, od 7 do 18, przepraszam. Od godziny 7 do 18, a w czasie wolnym od nauki szkolnej, czyli ferie, wakacje, przerwy świąteczne w szkołach od 7 do godziny 15. W czasie roku szkolnego dzieci u nas odrabiają zadanie domowe, pomagamy im pokonywać różne trudności szkolne. Staramy się dzieci usamodzielniać, a nie wyręczać, kierować w dobrą stronę, uczyć systematyczności i również ponoszenia konsekwencji swojego postępowania. Po odrabianiu zadań domowych dzieci mają u nas możliwość korzystania z gier planszowych, różnych zabawek. Mamy do dyspozycji rzutnik, gry interaktywne, od niedawna również piękny telewizor. Dzieci mogą korzystać u nas z różnych materiałów plastycznych. Po południu odbywają się też zajęcia. Jest w pierwszym półroczu 2016 roku była grupa socjoterapeutyczna dla dzieci z klas drugich i trzecich. Takie zajęcia dla dziewcząt z klas szóstych i gimnazjum pod nazwą Babskie Klimaty, a dla chłopaków od trzeciej klasy wzwyż były Męskie Klimaty. To były takie zajęcia psychoedukacyjne, socjoterapeutyczne. Również dwoje dzieci uczestniczyło w terapii indywidualnej prowadzonej przez terapeutę. My organizujemy również wakacje dla dzieci. Dzieci u nas w czasie wakacji spędzają swój wolny czas. W tym roku planujemy na początku wakacji spotkanie z przedstawicielem policji. Chcemy również odwiedzić pana burmistrza i urząd gminy. W planach mamy wycieczkę na Czarny Grom i do Dream Parku w Ochabach, wyjścia na basen w Kętach, do kina. Codziennie staramy się jak najwięcej czasu spędzać na świeżym powietrzu w ogrodzie świetlicowym, gdzie mamy do dyspozycji taki mini plac zabaw. Jest trampolina, są ławeczki. I planujemy również organizację takiej letniej olimpiady świetlicowej. Od 21 do 30 lipca mamy zaplanowany wyjazd dla 30 naszych podopiecznych do miejscowości Łazy nad naszym morzem. Tam dzieci również będą uczestniczyć w zajęciach socjoterapeutycznych. Organizujemy również różne imprezy okolicznościowe. W 2015 roku wspólnie właśnie z przedstawicielami Młodzieżowej Rady Miejskiej organizowany był u nas Dzień Dziecka. Był tam pokaz iluzjonistyczny, różne fajne zabawy. Dzieci bardzo miło spędziły czas. W tym roku Dzień Dziecka organizowaliśmy wspólnie z wolontariuszami ze Szkolnego Koła Wolontariatu Zespołu Szkół imienia Marii Dąbrowskiej. Wtedy też były wspólne zabawy, był słodki poczęstunek, również słodki poczęstunek tutaj od panów burmistrzów.
co jeszcze? W naszej świetlicy mamy taką tradycję, obchodzimy również urodziny wszystkich naszych podopiecznych. Z tej okazji każdy dostaje jakiś taki mały prezencik. To są najczęściej jakieś przybory szkolne, coś słodkiego. Wszyscy się razem zbieramy i śpiewamy 100 lat. I jest to taki miła chwila, które każdy z naszych podopiecznych ma okazję spędzić u nas. Mamy jeszcze, u nas istnieje coś takiego jak system plusów, minusów. Dzieci zbierają plusy oczywiście za pomoc w kuchni, gdyż podajemy dzieciom kanapki i herbatkę i codziennie są wybierani dyżurni, którzy za tą pomoc w kuchni dostają plusiki. Mamy też zwierzyniec nasz, który ostatnio nam się powiększył jeszcze. Pan Turek nam jeszcze podarował 2 króliki, 2 świnki morskie. Jest jeszcze żółw i rybki, więc przy doglądaniu tego zwierzęcia też dzieciaki dostają plusy za pomoc kolegom. No, jest tam taki specjalny system u nas. Minusy się też zdarzają za niewłaściwe zachowanie. Na koniec każdego miesiąca jest podsumowanie tych plusów, minusów. Osoby, które zdobyły najwięcej plusów, pierwsze 3 w danym miesiącu, również otrzymują takie małe nagrody w postaci najczęściej właśnie przyborów szkolnych. Na koniec każdego półrocza zbieramy taką, robimy też takie zbiorcze podsumowanie plusów, minusów. Wtedy staramy się, żeby to była jakaś taka większa nagroda dla tego dziecka, które się szczególnie starało. Czy bilet do kina, czy jakaś taka, coś takiego fajnego, co sprawi im przyjemność. W tym roku, 16 czerwca, organizowaliśmy w Domu Kultury 15-lecie naszej świetlicy. Byli obecni również przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej, którzy czynnie się również łączyli w przygotowanie przedstawienia. Była to naprawdę piękna uroczystość. Myślę, że warto było wspomnieć te 15 lat. Co już udało nam się zrobić i pomyśleć o perspektywie na przyszłość, żeby coraz poprawiać jakość swojej pracy, coraz więcej oferować. Także i również tutaj, tak jak mówię, liczymy na współpracę z Młodzieżową Radą Miejską i w przyszłości serdecznie zapraszamy do naszej świetlicy. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do pani dyrektor? W takim razie ja mam jedno. W jaki sposób możemy pomóc świetlicy? Myślę, że najlepiej włączenie się właśnie na zasadzie wolontariatu, czy w czasie roku szkolnego, czy wakacji. Zawsze chętnie przyjmujemy taką pomoc. Dziękujemy bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy. Proszę pana Tomasza Bieleckiego, dyrektora Wydziału Infrastruktury Społecznej, o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałem się przygotować bardzo profesjonalnie, bo wiedziałem, że moja przedmówczyni będzie bardzo przygotowana. W związku z tym przygotowałem dużo kartek, ale nie obawiajcie się, drodzy państwo, większość z nich jest pusta. Także powoli. Pani kierownik opowiadała o świetlicy, która mieści się w Kętach. Jest profesjonalnie zorganizowaną placówką zajmującą się między innymi opieką nad dzieciakami, pracą z dziećmi, z młodzieżą. Ale oprócz tego, że mamy miasto, mamy też na terenie gminy kilka sołectw, gdzie też jest młodzież, gdzie są dzieci i tak naprawdę potrzebują pomocy i wsparcia. Dlatego też w sołectwach w każdym sołectwie zorganizowana została świetlica młodzieżowa. Może o takim fajnym standardzie, a może troszeczkę inna niż świetlica, która ma miejsce w Kętach. Natomiast mam, tak wydaje mi się, że dobrze zorganizowana. Świetlica z
Ta świetlica młodzieżowa z definicji jest miejscem przeznaczonym do spędzania wolnego czasu pod opieką wykwalifikowanego opiekuna. Te działania, które prowadzone są na świetlicy, mają na celu rekreację, rozwijanie zainteresowań czy integrację dzieciaków i dzieci i młodzieży. Każdego roku staramy się, aby utrzymać ciągłość pracy świetlicy, czyli nie ma tutaj takich przestojów, jeżeli chodzi o styczeń, a mianowicie umowy ze specjalistami, którzy pracują na tych świetlicach, zawierane są już 1 stycznia. Natomiast no, w tym roku mieliśmy pewien problem i tylko 3 świetlice wznowiły swoją pracę od 1 stycznia. Natomiast świetlica w marcu i świetlica w Witkowicach od marca i od kwietnia. W chwili obecnej jedna ze świetlica w Łękach jest nieczynna, dlatego że trwają poszukiwania, znaczy pani, która sprawowała opiekę, zrezygnowała i poszukujemy nowego opiekuna. Do 24 czerwca rozpisany jest konkurs i jest możliwość składania podań. Opiekunowie na świetlicy z opiekunami zawierane są umowy zlecenia na 20 godzin tygodniowo. Ta praca jest głównie w okresie, w takich godzinach polekcyjnych, czyli tak naprawdę, żeby dzieciaki mogły przyjść, żeby młodzież mogła się spotykać, mogła pracować, no mogła też się bawić, bo to też o to chodzi, a nie tylko po to, żeby ta świetlica była. Gmina organizuje na świetlicach tak naprawdę w okresie ferii i w okresie wakacji dodatkowo, się przeznacza dodatkowe środki finansowe na to, żeby można było zorganizować dla uczestników tych świetlic ferie i jakieś dodatkowe zajęcia podczas ferii i wakacji. To jest co roku około 10 tysięcy złotych. W ubiegłym roku w okresie wakacyjnym świetlice przeznaczyły te środki finansowe na organizację, jeżeli mogę przeczytać, wyjazdu na krytą pływalnię, wyjazdu do kina, spotkania z policją, mówienia zasad bezpiecznego wakacyjnego wypoczynku, wycieczki do Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie, wycieczki do sali zabaw Family Fun w Oświęcimiu, wakacyjne warsztaty plastyczne, wyjazdu do gminnej biblioteki publicznej w Kętach, warsztaty kulinarne, wyjazdy do muzeum, wspólne ogniska. Natomiast w czasie ferii zimowych zorganizowane zostały wyjazdy do kina, warsztaty kulinarne, plastyczne czy wyjazdy na lodowisko. Teraz coś, czego nikt nie lubi, a mianowicie koszty, bo te świetlice niestety też kosztują. I dobrze, żeby Państwo też wiedzieli, że nie mamy pieniędzy. No, tak pokrótce powiem, ogólnie roczny koszt utrzymania to jest około 115 tysięcy złotych tych 6 świetlic. Oczywiście zdecydowaną większość pokrywają, czy podnoszone są koszty wynagrodzenia i z tym związane i pochodnie, bo to tak naprawdę no, dobrze ponad połowę. No natomiast wydaje mi się, że warto te pieniądze przeznaczać i zapewniać pracę i opiekę dla no, prawie 50 dzieciaków i młodzieży, przepraszam, dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy i naszych serc. Bardzo dziękuję. Otwieram dyskusję. Czy są pytania do pana dyrektora? Wobec braku pytań zamykam dyskusję. Dziękujemy bardzo. Następnym punktem są weekend 2016. Proszę panią Małgorzatę Kasolik-Pienę, kierownika działu programowo-animacyjnego Domu Kultury w Kętach o zabranie głosu. Weekend 2016. Organizatorem jest Dom Kultury w Kętach przy udziale Urzędu Gminy Wydziału Rozwoju. W tym roku weekend będą 15, 16, 17 lipca. Trochę późno, ale jest to związane także z Mistrzostwami Świata, które jak wiecie trwają do 8. I to, żeby nie przeszkodziło tym, którzy kibicują, może Polska będzie w finale, to możliwe, żeby to przeszkodziło. I też przed Dniami Młodzieży, dlatego ten termin 15, 16, 17. Piątek 15 lipca zaczynamy trochę inaczej, bo kinem plenerowym będzie to sprawdzić wydarzenia kino, będzie ponad 100 leżaków. Myślę, że jak będzie pogoda, będzie można sobie przyjść z własnymi kocykami albo jakimiś innymi
stołeczkami, będzie możliwość i program jest przewidziany zarówno dla tych najmłodszych, będzie to program skorowaczki, czyli bajka animowana dla najmłodszych. Zaczynamy od godziny 17, później będzie plenerowe kino dla dorosłych, będą to kultowe filmy kina polskiego, Chłopaki nie płaczą i Killer. I po kinie plenerowym będzie jeszcze dyskoteka, dla typowo taka młodzieżowa. W tym roku troszkę dłużej, jest zgoda pana burmistrza, żeby przedłużyć i będzie dyskoteka do godziny 2. A prowadzić ją będą znani DJ-e, podobno na Podbeskidziu, to jest wybrany przez takich znawców, którzy jeżdżą na dyskoteki. Jeżeli się nie pomylę, to jest Kristen Noyce i Michał Lazar. Jest podobno znani, ja nie jeżdżę na dyskoteki, trudno mi jest powiedzieć, ale kierowaliśmy się opinią młodych ludzi. I to by był piątek. W sobotę natomiast zaczynamy, też program jest tak ułożony, żeby było dla każdej grupy, jak gdyby, zarówno dzieci, młodzieży i dorosłych. I w piątek, w sobotę zaczynamy koncertem Natalii Schroeder, następnie będzie zespół Krzywa Alternatywa i oczywiście największa gwiazda tegorocznych dni KENT, to jest zespół IRA, który obchodzi 30-lecie swojej działalności. I poniżej jeszcze jedna dyskoteka, tym razem będzie to taka trochę dyskoteka dla starszych i młodzieży, zarówno Przeboje Lata. Będzie to dyskoteka prowadzona z Radiem Bielsko. To był na Sylwestra przy Domu Kultury, to gdzieś takie właśnie klimaty będą. I też będzie ta dyskoteka do godziny 2. W niedzielę rozpoczynamy takim jak co roku blokiem młodzieżowo-dziecięcym. Młodzi Zdolni, czyli program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży działających na terenie KENT i okolic. Później będzie koncert zespołu, jeżeli dobrze czytam, bo nigdy nie wiem dobrze, PMQ Collective. To jest znany już w KENTach zespół pana Wojtyczka, także mają nowe nagrania, mają nowy program przygotowany, także serdecznie zapraszamy. Później będzie krótki program stand-up Dawida Mazura, który będzie zarówno konferencjerem tegorocznych dni KENT, i on przygotuje nas do występu kabaretu Ciach. I kończymy w tym roku o 22:00 sztucznymi ogniami. Oprócz programów, które będą się działy na scenie, wokół będą, głównie niedziela będzie takim dziecięco-rodzinnym programem. W związku z tym będzie bardzo dużo takich działań dla dzieci około sceny. Będą animacje, będzie malowanie twarzy, będą kuglarze, będą bańki duże mydlane, także będzie to taki program dla dzieci. I będą kiermasze, wiadomo, stoiska gastronomiczne i piwne, młodzież już chyba dorosła, to można, będzie można korzystać z tego. I oczywiście, jak nie może na takim festynie zabraknąć wesołego miasteczka, będzie duże, wesołe miasteczko przez 3 dni. Oprócz tego są imprezy towarzyszące, ponieważ zapraszamy organizacje i instytucje, które działają na terenie. W związku z tym 14 przed dzień dni KENT będzie w sali studyjnej, a tym razem w Domu Kultury, wykład, spotkanie historyczno-obyczajowe elity władzy w KENTach w XIX wieku, które przeprowadzi pani dyrektor muzeum, pani dr Marta Tyrza-Janusz. Natomiast w sobotę 16 będzie międzynarodowy turniej Taroka. Jest to gra królewska i sekcja UTW Uniwersytetu III wieku działa prężnie i jeździ właśnie na takie turnieje i ona wspólnie z Domem Kultury jest współorganizatorem tego turnieju. Tym razem turniej odbędzie się w sali OSP w KENTach. Podlesiu. Tyle jeżeli chodzi o dni KENT. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo proszę. Czy ktoś chciałby coś zapytać? W takim razie dziękujemy bardzo. W takim razie tylko zapraszam serdecznie i mam nadzieję, że młodzieży nie zabraknie na dniach KENT. Dziękuję. Oddaję głos panu burmistrzowi, panu Krzysztofowi Kręczarowi.
niepodległości. Szanowna Pani Przewodnicząca, drodzy młodzieżowi radni, szanowni opiekunowie, zaczynamy od sprawozdania. Takie dość obszerne, bo od Państwa ostatniej sesji trochę czasu minęło. Ja tak pozaznaczałem, nie będę prezentował wszystkiego tego, co prezentuje radnym. Jakieś takie walne zgromadzenia spółek, kół gospodyń wiejskich i innych tego typu organizacji Państwu daruję. Skupię się na tym, co dotyczy bezpośrednio spraw młodzieży. Po kolei. 28 kwietnia, obchody Dnia Pamięci w Powiatowym Zespole nr 9, w którym uczestniczyliśmy, wspólnie z Towarzystwem Miłośników Kent, zespół nr 9 imieniem Marii Nowrockiej to organizował. Bardzo cenne wydarzenie. Odbyła się sesja Rady Miejskiej 29 kwietnia. 2 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wspominam o tym, bo po raz pierwszy od dawna zostało zorganizowane wydarzenie na terenie Strzelnicy w Kętach. I po raz pierwszy od wielu, wielu lat możemy powiedzieć, że ten obiekt bardzo zaniedbany, bardzo nieprzystający do tego, jak on wyglądać powinien, zaczął żyć. Pojawili się tam faktycznie gospodarze, zawiązała się grupa, tak zwana grupa operacyjna, powiązana troszkę z LOKiem, skupiająca się wokół kilku emerytowanych, choć nadal bardzo młodych i aktywnych mieszkańców Kent, emerytowanych żołnierzy. Bardzo ciekawie działają, mówię o tym, bo myślę, że niebawem jeszcze o nich usłyszycie. Natomiast 3 maja odbyły się obchody Święta Konstytucji 3 maja. My oczywiście złożyliśmy kwiaty, uczestniczyliśmy w mszy świętej, ale obchody te nie odbyłyby się bez Waszego zaangażowania i Waszej pomocy. Całość programu artystycznego na bardzo wysokim poziomie przygotowała właśnie Młodzieżowa Rada Miejska, za co bardzo serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję też Domowi Kultury, bo całość oprawy technicznej tej imprezy zapewnił Dom Kultury w Kętach. 5 maja zamknęliśmy konkurs ekologiczny w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łękach. 6 maja odbyło się 5 posiedzenie Forum Subregionalnego Małopolski Zachodniej. To jest takie ciekawe gremium, teraz w nowej perspektywie unijnej postawiono na subregiony i część środków finansowych po prostu przydzielono nam w taki sposób, że zostały przekazane, Małopolska jest bodaj na 5 subregionów podzielona i po prostu środki finansowe mają być wydatkowanie przez marszałka tych środków finansowych, to znaczy na program ogłoszenia konkursów, zakres tematyczny tych konkursów jest opiniowany przez tak zwane fora subregionów, w skład których wchodzą przedstawiciele władz samorządowych, wójtów, burmistrzów, przedstawiciele przedsiębiorców, przedstawiciele organizacji społecznych. Ja mam przyjemność tutaj reprezentować, być jednym z włodarzy reprezentujących powiat oświęcimski w tym subregionie. Tam jest jeszcze powiat chrzanowski i olkuski. No między innymi dość aktywnie tam walczyliśmy o pieniądze na strefę aktywności gospodarczej, o pieniądze na remont kortów w takim zakresie, w jakim go obiecaliśmy. No muszę powiedzieć, że całkiem nie najgorzej to poszło. 6 maja spotkanie promocyjne Adama Kuchęckiego, które było organizowane przez Towarzystwo Miłośników Kent. To spotkanie odbyło się w Domu Kultury. Turniej strzelecki młodzieżowych drużyn pożarniczych 7 maja po raz pierwszy też od dawna na takim poziomie został zorganizowany w Kentach na Strzelnicy właśnie przy współpracy z grupą operacyjną. 9 maja mieliśmy przyjemność wraz z moimi współpracownikami uczestniczyć w spotkaniu, bardzo ciekawym spotkaniu w Witkowicach, gdzie kwitnie współpraca międzynarodowa szkół z Witkowic, Bojakowa, ze szkołą z Czech, z Palkowic. Bardzo dobrze przygotowane, bardzo ciekawa inicjatywa, bardzo wiele wspólnych działań te właśnie placówki oświatowe podejmują. Brałem udział 12 maja w 3 maratonie głośnego czytania, który był zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną. Bardzo ciekawe wydarzenie, zrobione tak w plenerze, zrobione przed biblioteką. Bardzo to ładnie wyszło. 14 maja miał miejsce jubileusz 60-lecia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Bielanach. Bardzo duża impreza, wielu zaproszonych gości, pięknie przygotowana. Dość długo to trwało i naprawdę no wszystkie punkty od
publikacji wydanej na tą okoliczność, przez przebieg całej uroczystości, no na najwyższym poziomie, wielki szacunek dla dyrekcji pracowników, ale przede wszystkim dla młodzieży zespołu szkolnych i prezentów w Bielanach. 16 maja tu na tej sali, ja akurat wtedy byłem poza gminą, natomiast moi zastępcy, pani sekretarz, podziękowali wszystkim osobom, które były mocno zaangażowane w organizację naszego pierwszego i drugiego jabłkobrania. Taka ciekawa, spontaniczna akcja się zrodziła, a dużo dobrego, myślę, z niej wynikło. I tu też bez naszego zaangażowania, waszej pomocy, no bardzo ciężko by było. To wielki szacunek dla Młodzieżowej Rady. Wiem, że niektórzy to pokutowali, bo troszkę się pochorowali, bo tam płotka było. Niektórym się jeszcze zachciało na solę, bo tego samego dnia. No każdy może mieć swoje pomysły. Dziękuję za wasze zaangażowanie. Następnie szereg imprez w szkołach. Mieliśmy święto szkoły w Dwójce 20 maja. Mieliśmy piknik rodzinny w Łękach 21, piknik rodzinny w Malcu 21, święto szkoły w Nowej Wsi 23. Bardzo ciekawe wydarzenia. No muszę powiedzieć, i tu też jest zaangażowanie młodzieży, jest wielkie w te wydarzenia. Ale nie wiem, czy państwo podzielicie moją opinię, że te pikniki, które organizują szkoły, są już naprawdę na bardzo wysokim poziomie. To już są wydarzenia, gdzie jak jakiś mieszkaniec, nawet tak bardzo wymagający, przyjdzie, chce przyjść, spędzić czas, zjeść coś dobrego, zażyć atrakcji, poobcować z kulturą. Naprawdę te pikniki, które organizujecie w dużej mierze państwo, wraz ze swoimi nauczycielami, dyrektorami i radami rodziców, to już naprawdę na pięknym poziomie. 24 podsumowaliśmy konkurs matematyczny. Spotkanie odbyło się w Kęckiej Dwójce. Wygrała jedynka. Taka lokalna duma, bo też kiedyś chodziłem do tej szkoły. Aż konkursu matematycznego nigdy nie wygrałem. Gratulacje dla szkoły jedynki. Szkoła numer 3, zespół szkolno-przedszkolny Podlesie. 25 maja zorganizował po raz kolejny Dzień Dziecka i Sportu. Natomiast 25 mój zastępca Marcin Śliwa uczestniczył w dość ciekawej i dość burzliwej dyskusji dotyczącej budowy BDI. To spotkanie na wniosek starosty Wadowickiego odbyło się w Wadowicach właśnie z udziałem przedstawicieli wojewody małopolskiego. Podobno było bardzo ciekawie. Gościliśmy 30 maja delegację z miasta partnerskiego z Turzowki. To w sumie w tym momencie póki co jedyne miasto partnerskie gminy Kęty. No muszę powiedzieć, tu też takie głosy od państwa mieliśmy, no, że troszeczkę taki marazm pewien się wkradł w tą współpracę międzynarodową. No ja bym nie chciał, żeby się gmina Kęty też wpisywała w ten, moim zdaniem, dość smutny trend, które ostatnio czasami w naszym kraju obserwujemy, że idziemy w stronę wschodu. Ja jestem zdania, że trzeba iść jednak w stronę zachodu i to dużymi krokami. Stąd podjęliśmy inicjatywę nawiązania współpracy właśnie z krajem zachodnim. Stąd na najbliższej sesji Rady Miejskiej pojawia się nasz wniosek o wyrażenie zgody przez państwa radnych na podjęcie współpracy partnerskiej z miastem Kurzel w Belgii. To jest miasto, które leży na granicy aglomeracji brukselskiej. Liczymy, że właśnie ten kontakt z Belgią, która jest nieformalną siedzibą rzeczywistą, nieformalną stolicą Unii Europejskiej, gdzie jednak instytucji unijnych jest najwięcej, da szansę, da taki nowy impuls na współpracę, na co kładziemy szczególny nacisk. Szczególny nacisk kładziemy na wymianę dla przedsiębiorców, czyli na otwarcie się tutaj dla przedsiębiorców. Duży nacisk na politykę senioralną, która w Europie Zachodniej jest na poziomie dużo wyższym niż u nas. I przede wszystkim, proszę państwa, na młodzież. I o tym mówimy jasno. Chcemy te horyzonty wam otworzyć. Chcemy wejść w programy nie tylko dla szkół ponadgimnazjalnych, ale jesteśmy otwarci na wejście w programy dla gimnazjum, dla szkół podstawowych, na wymianę młodzieży, współpracę.
głęboko wierzę, że to przyniesie efekty, to wszystko przed nami. Natomiast naszych starych sojuszników oczywiście nie porzucamy i z Turzowską współpracę nadal kontynuujemy. Turniej Judo 2 czerwca z okazji Dnia Dziecka. Przy okazji tego terminu 4-5 czerwca plaża Open, Beskidzka plaża. Ja Państwu powiem szczerze, bardzo dobrze przygotowana impreza, bardzo dobrze nagłośniona impreza, organizowana przy współpracy m.in. z grupą Kęty, tam Fundacja Grupy Kęty, całe to miasteczko dla dzieci sfinansowała, ale powiem szczerze, mnie ta impreza zawiodła. Zawiodła mnie ta impreza, bo odniosłem takie wrażenie, byłem tam praktycznie cały czas, przychodziłem, odniosłem takie wrażenie, że no może piknik rodzinny fajny, ale gdyby tam nie było tej środkówki, to by tego nikt nie zauważył. Frekwencja bardzo mała. Chciałbym tu usłyszeć Państwa głos, bo wydaliśmy na tą imprezę, no w poprzednich latach to były 90, gdzieś około tysięcy, jeszcze w poprzedniej kadencji, no tu zeszliśmy niżej, no bo nie mogę powiedzieć dokładnie tej kwoty, ale myślę, że nie skłamię, jeżeli powiem, że zeszliśmy poniżej 20 tysięcy złotych w kosztach tej imprezy. Ale to dalej są bardzo duże pieniądze, za które można zrobić naprawdę bardzo fajne rzeczy. I teraz jest moje pytanie do Was, bo ja tej imprezy nie robię ani dla siebie, ani nie robię dla urzędników. To jest impreza dla społeczności lokalnej. Uważam, że jednak, jeżeli dookoła mamy 8 tysięcy ludzi mieszkających w blokach, pogoda jest piękna, słonko świeci, grille się palą, pachnie kiełbaską, gra muzyka, a my mamy kilkudziesięciu, po rybach może kilkuset ludzi na imprezie, a na trybunie poza, no więcej ludzi ściąga, grupa dzieci, które przychodzą tańczyć, bo przychodzą ich rodzice, niż finałowa rozgrywka tego turnieju. Moim zdaniem jest to troszeczkę, no niecelowo. Stąd przed przyszłoroczną plażą, która była 5. edycją w Kętach, będę bardzo prosił Państwa, będę prosił Was, Młodzieżową Radę, o opinię, co z tym robimy. Bo mnie akurat w tym roku, zwłaszcza, że troszkę później mieliśmy bieg, jak ja widziałem frekwencję i zaangażowanie, entuzjazm, taki ogólny społeczny entuzjazm ludzi podczas biegu i widziałem to podczas plaży, dało mi to sporo, kochani, do myślenia, a trzeba wyciągać konsekwencje z tego, co się obserwuje. Co jeszcze ciekawego? Plenerowe święto szkoły w Nowej Wsi, festyn rodzinny w Górowicach szkolnych, fajna impreza noc bibliotek. Powiem wam szczerze, nie wiem, czy ktoś tutaj był, ale właśnie PM tu kolegi też występowali z takim akustycznym występem. Było to zrobione na dziedzińcu na początku, później tylko ta ostatnia część była w środku, ale sama ta atmosfera, kiedy już o tej godzinie 9-10 troszkę jest ciszej na ulicy Sobieskiego, kiedy zaświeciły się latarnie, te ławki ustawiono tam na dziedzińcu biblioteki, powiem Wam szczerze, można się naprawdę było poczuć jak nie na co dzień w Kętach, tylko ta atmosfera była taka naprawdę bardzo miła. Kto był, potwierdzi. Myślę, że takich imprez, takiego lokalnego grania, mi się to właśnie zawsze marzyło, takich kameralnych, cichych występów, czy to przed Domem Kultury, nawet niekoniecznie na tej scenie plenerowej, nie trzeba sceny uruchamiać, mamy tam ten podest, czy to na rynku, uważam, że mogłoby się dziać więcej, właśnie może jakaś lekka muzyka jazzowa, może coś takiego, taka Amerykana jak tutaj. No ludzie się bawili świetnie i myślę, że takiej atmosfery dawno w Kętach nie było i taka atmosfera powinna być kultywowana. Przechodząc dalej. Złożyliśmy wraz z wiceburmistrzem Wiconiem serdeczne podziękowania na ręce pani dyrektor Kopernika, pani Anety Jekiełek, w związku z tym, że uczniowie tej szkoły zajęli 2 miejsce w Polsce, zostali wicemistrzami Polski szkół średnich w siatkówce chłopców. To jest duże osiągnięcie. Jesteśmy z tego dumni. Złożyliśmy w imieniu całej społeczności gminy, pani dalece, pani dyrektor, dla zawodników i trenerów serdeczne gratulacje. Kolejne spotkanie, jeśli chodzi o współpracę międzynarodową szkół 6 czerwca w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nowej Wsi. Gościła delegacja z Winsum w Holandii.
Bardzo dobrze to zorganizowane. Tutaj też wielki szacunek dla szkoły, dla kadry szkoły, dla dyrekcji, dla młodzieży. Jeśli chodzi o wydarzenia w szkołach, to 8 czerwca tradycyjnie w Jedynce było podsumowanie konkursów, które miały w jakiś sposób patronat burmistrza. Pod moją nieobecność uczestniczył, wręczał te puchary, nagrody wraz z dyrekcją szkoły pan wiceburmistrz Rafał Wicoń. Nasze spółki komunalne miały zgromadzenia walne, wodociągi, komaks w tym okresie. 11 czerwca odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w Bielanach. Bardzo ciekawe wydarzenie. Właśnie OSP Bielany było organizatorem. Też dawno nie było imprezy na tym boisku w Bielanach, troszkę zapomnianym. Wreszcie można powiedzieć, że ten obiekt z powrotem przypomina boisko. Mam nadzieję, że tak będzie. Były zawody wędkarskie samorządowców. Tu aktywnie nas wspiera nasza mistrzyni i członkini Młodzieżowej Rady Magda Chrzanowska. No jakby nie Magda, to nasze wyniki by takie dość kiepskie były, także nie ma jej, to możemy ją uchwalić, czy się nie zepsuje. Szkoła dwójka również robiła swój piknik rodzinny 11 czerwca, 12 wspomniany już wcześniej bieg Kęcka Piątka, zorganizowany przez gminę Kęty, przez Ośrodek Sportu i Rekreacji, który był partnerem wiodącym. Natomiast wielka tutaj pomoc, zaangażowanie i w zasadzie takim motorem napędowym tego biegu była grupa biegowa Kęckie Harpagany. Dobrze się stało. To jest pewne wdrożenie w życie tego, o czym ja mówię od początku. Jak mamy jakichś specjalistów w gminie, to trzeba dać im pracować, nie przeszkadzać, bo oni najlepiej wiedzą, jak robić to, co ich cieszy i na czym się znają. Nikt tak nie zorganizuje biegu jak grupa biegowa. Już spotkaliśmy się podsumowując ten bieg. Troszkę słabych punktów znaleźliśmy, za rok będzie lepiej. Ale mówię, zainteresowanie biegiem w porównaniu do zainteresowania plażą nieproporcjonalnie, nieprawdopodobnie większe. Więc może lepiej zainwestować tu w bieg. Tego samego dnia tu szacunek dla dyrekcji szkoły, dla Rady Pedagogicznej, dla Rady Rodziców, przepraszam, bo to Rada Rodziców miała duży udział. Odbył się piknik organizowany przez Zespół Szkolny Gimnazjalny nr 1, a także piknik rodzinny, piknik organizowany przez nasz GOPS, Ośrodek Pomocy Społecznej, Poznaj Swojego Sąsiada. Tą imprezę udało się ładnie, wspólnie zgrać. Dzięki temu myślę, że tutaj więcej ludzi mogło przyjść i dobrze się bawić. Tak samo pięknie został zgrany rajd rowerowy organizowany przez parafię na osiedlu z piknikiem Szkoły Dwójki. Ta współpraca to jest najważniejsze, co jest w takiej społeczności jak nasza. Dlatego bardzo dziękuję dyrekcjom szkół i organizatorom, że potrafią ze sobą rozmawiać. Pikniki były też w Bielanach, w Witkowicach, w przedszkolu Bielanach, wcześniejszy był w szkole. Spotkanie z laureatami konkursów przedmiotowych i tematycznych zorganizowaliśmy w Urzędzie Gminy. Nagrodziliśmy ich skromnymi upominkami, niewiele to było osób. Miałem przyjemność uczestniczyć ja, pan dyrektor Bielecki, pan burmistrz Wicoń. Podziękowaliśmy laureatom konkursów kuratoryjnych, bo to jest wielkie osiągnięcie. To jest niebywałe osiągnięcie zdobyć tytuł takiego laureata. Dlatego cieszę się, że mogliśmy się spotkać i osobiście podziękować tym młodym ludziom. Świetlica środowiskowa dziś tutaj już wywoływana i omawiana obchodziła piękny jubileusz 16 maja. No naprawdę 16, przepraszam, czerwca, tak? Tak. Bardzo, bardzo ładne wydarzenie. No i naprawdę kawał wspaniałej roboty wykonywanej pani kierownik. Wielki szacunek, bo wielu młodym ludziom pomogliście i pewnie wiele jest osób, które dzisiaj już pracują, które dzisiaj już zakończyły swoją ścieżkę edukacyjną i mogą powiedzieć, że nie byliby w tym miejscu, gdyby nie świetlica i personalnie pani, która to pani tą świetlicą od początku zarządza. Senioralia połączone z obchodami 5-lecia UTW. Dziękuję przedstawicielom prezydium, pani przewodniczącej, panu wiceprzewodniczącemu za reprezentowanie. To bardzo ważne, że jesteście. I uwierzcie mi, dla organizatorów imprez wasza obecność, to, że się pokazujecie, że przychodzicie, że się interesujecie, jest niezwykle ważne, bo w ten sposób budujecie prestiż waszej organizacji. Świetnie to robicie.
takiego prezydium, jak teraz mamy, to pozazdrościć każdemu. Turniej dwójek z okazji Dnia Dziecka na Osiżek Siatków też był. Posiedzenie robocze, to jest ciekawe, ważne, posiedzenie robocze Kęckiej Rady Przedsiębiorczości. Wreszcie jest, wreszcie rusza. Tego jeszcze nie było w naszej gminie od samego początku, a przedsiębiorcy zabiegają o to od kilkunastu lat. Udało nam się zainaugurować pracę nad powołaniem Kęckiej Rady Przedsiębiorczości. Już jesteśmy umówieni, że we wrześniu, z dniem 1 września wydam zarządzenie powołujące Kęcką Radę Przedsiębiorczości, a we wrześniu odbędzie się pierwsze oficjalne posiedzenie. Myślę, że mogę już zdradzić Państwu tajemnicę, że ta Rada nie będzie przypadkowa. W Radzie zasiądą przedstawiciele 5 najmniej, między innymi, bo będzie tam 15 osób, ale między innymi przedstawiciele 5 największych pracodawców z gminy Kęty. Natomiast pan dyrektor Piotr Wysocki, zastępca dyrektora generalnego grupy Kęty, czyli szef grupy tutaj na nasz region, będzie przewodniczył pracy tej Rady, wyraził na to zgodę, co jest gwarancją tutaj wysokiego poziomu merytorycznego prac tego gremium. Bardzo miłe dla mnie spotkanie odbyło się chyba było wczoraj. Wczoraj był 21? Wczoraj. Z uczniami szczególnie aktywnymi i zdolnymi nagrodziliśmy wybranych przez dyrektorów przedstawicieli szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych w trzech kategoriach. Kategorii za uzdolnienia, za osiągnięcia naukowe, sportowe i za działalność społeczną. Chciałoby się więcej nagrodzić, bo naprawdę świetnie, świetną młodzież mamy w naszej gminie i wielu rzeczy nie zrobilibyśmy w gminie, gdyby nie wy, nie zrobilibyśmy jej w szkołach, w sołectwach, gdyby nie wy. No na przykład są tu na tej sali nawet osoby, które to wyróżnienie wczoraj otrzymały. Bardzo mi miło i dumny jestem z tego, że z taką młodzieżą jest mi dane współpracować. I tak na zakończenie powiem, że obchody zakończenia roku szkolnego rozpoczęliśmy w dniu wczorajszym w Bulowicach, gdzie po programie artystycznym dyrekcja szkoły wręczyła listy gratulacyjne rodzicom najzdolniejszych uczniów, a może najzdolniejszych to jest złe słowo, uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki edukacyjne w kończącym się roku szkolnym. Dziękuję uprzejmie. Najkrócej jak mogę, to tyle. Dziękujemy bardzo. Czy są pytania lub uwagi do sprawozdania? Stwierdzam, że Rada zapoznała się ze sprawozdaniem burmistrza z działalności. A teraz proszę pana burmistrza, bądź wyznaczone osoby o udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych zgłoszone ustnie na dzisiejszej sesji. Dziękuję uprzejmie. Mamy 5 zapytań. Pierwsze dotyczy, jak sobie to ładnie zapisałem, pętli w miejscach publicznych. Bardzo słuszna uwaga. Ich być nie powinno. Palenie w miejscach publicznych w naszym kraju jest zakazane. I słuszne tutaj padło stwierdzenie, że ktoś łamie prawo, to powinno się egzekwować. To są dwie rzeczy. Po pierwsze, trzeba egzekwować łamanie przepisów, które następuje. To czyni policja, to czyni straż miejska. Nawet dzisiaj, tuż prosto przychodząc na Państwa posiedzenie, zakończyłem 1,5-godzinne spotkanie z komendantami policji i straży miejskiej. Mamy w tym momencie w gminie nowych komendantów. Zmieniło się całkowicie kierownictwo kęckiej policji. Jest nowy komendant główny, jest nowy zastępca komendanta. Poruszyliśmy wiele tematów dotyczących między innymi bezpieczeństwa. Myślę, że efekty niedługo będziecie Państwo widzieć. Tego problemu nie poruszyliśmy, ale będzie, cieszę się, bo będzie miał numer jeden na następne spotkanie. Natomiast z tym, żeby się tego brudu dziadostwa pozbyć, to już podjęliśmy działania. Nie wiem, czy zwróciliście Państwo uwagę, że od pewnego czasu stale jeden, a czasami dwóch ludzi, w zasadzie przez cały dzień, w cudzysłowie, patroluje centrum naszego miasta, rynek, przylegające ulice, sprzątając, zamiatając, czyszcząc, zbierając śmieci. Bardzo duży nacisk na to położyliśmy i ja te efekty widzę. Jest dużo czyściej niż było, ale zawsze może być lepiej i z pętami będziemy walczyć, bo zgadzam się. Natomiast no boli mnie to, że ktoś tego nie szanuje, że dalej w dalszym ciągu ludzie mają to, że weźmie, rzuci pod siebie, że tą gumę weźmie i przyklei, prawda? No ostatnio mieliśmy taki przypadek,
Specjalnie też na to kładziemy nacisk. W sobotę jeszcze pracownik nasz, pracownik Komaksu, przeszedł tutaj ulicą Mickiewicza, posprzątał wejście do kościoła parafialnego, żeby w niedzielę można było w kulturalnych warunkach do kościoła dojść. A ja w niedzielę rano na 7.30 idę do kościoła, a tam po prostu narzucane świeci, no ewidentnie świeci z McDonalda. I gdyby nie to, że w sobotę wieczór tamtędy jechałem i wiem, że tego nie było, to mógłbym mieć do kogoś pretensje. Po prostu w nocy ktoś wracał pod trasą, prawdopodobnie otworzył sobie okno i fajnie mu się wyrzuciło całą torebkę. My będziemy robić co możemy. Policja będzie pilnować, żeby prawa nie łamać. My będziemy pilnować, żeby sprzątać było czysto. A Państwa proszę tylko o jedno. Apelujcie, zwracajcie uwagę i mówcie takich młodszych od siebie. Bo niektórych już nie zginie. Ale nad dzieciakami musimy pracować, żeby oni zdawali sobie sprawę, że wywalanie śmieci za okno to nie jest gospodarność, bo tak jeszcze czasem w Polsce taka mentalność jest, że to jest gospodarność. To nie jest gospodarność, to jest śmieciarstwo i nie należy tego pochwalić. Takie ciekawe pytanie dotyczące pracowników interwencyjnych w gminie. Gmina korzysta z rozmaitych form zatrudnienia pracowników. Między innymi zatrudniamy pracowników do prac interwencyjnych. Mamy stażystów, mamy, jak to się nazywa, to są prace społecznie użyteczne. Jakie tam formy urząd pracy oferujemy, staramy się z nich korzystać. Bierzemy też pracowników interwencyjnych od lat. Oni przychodzą w tym sezonie zwykle. Oni przychodzą w tym sezonie, gdzie jest najwięcej takich prac relatywnie prostych, ponieważ zwykle no, są to osoby niżej wykwalifikowane. Stąd właśnie takie rzeczy jak koszenie traw, jak jakieś drobne sprzątanie. Staramy się pracownikami interwencyjnymi również zabezpieczyć realizację tych zadań. Z tym, że muszę powiedzieć, żadnej tajemnicy nie zdradzę, jak powiem, że nie wszyscy, którzy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy i mogliby być pracownikami interwencyjnymi, mają na to ochotę. I sytuacja, w której zatrudniamy pracownika interwencyjnego i pracuje z nim nasz pracownik gminy. I nasz pracownik gminy pracuje ciężko, kosi, nosi, dźwiga i generalnie nie ma z tym żadnego problemu, a pracownik interwencyjny na wstępie mi oświadcza, że on kosić nie może, bo ma alergię, dźwigać nie może, bo go plecy bolą, a śmieci nie będzie zbierał, bo mu się nie chce, to mi po prostu ręce opadają i czasami naprawdę lepiej mieć jednego takiego, któremu się chce, niż 10 takich, którym ktoś da za właśnie nie chce. Nie kryję się z tym i mówię to wprost. Nie chciałbym, broń Boże, nikogo skrzywdzić, bo są ludzie naprawdę świetni, naprawdę wspaniali, którzy nie mają pracy, ale wielu niestety nie ma pracy tylko dlatego, że tego nie chce. Powiem jeszcze więcej, to tu na tym forum uważam, że powinno paść. Wiecie Państwo, co zgłosili mi przedstawiciele największych pracodawców w gminie Kęty, jaki jest największy mankament i dlaczego się zastanawiają, czy inwestować w gminie Kęty? Powiedzieli, że tu nie ma ludzi do pracy, że cały czas trwa rekrutacja, cały czas przyjmują, a nie ma nikogo do pracy, nie ma komu pracować. Mówią mi wprost, przyprowadź mi człowieka, a bierzemy go od ręki. Jest problem. Jest problem w tym momencie z ludźmi do pracy, więc nie wiem do końca, w którym kierunku to pytanie, jeżeli ewentualnie doprecyzować, w którym kierunku to pytanie szło, żeby udzielił odpowiedzi satysfakcjonującej. Czyli rozumiem, że jest okej, wystarczy. Dobra, dziękuję. Jak ktoś to indywidualnie jeszcze chętnie odpowie. Lex Starter. Co się zmieni w Kętach po wygranej? Dwutorowo odpowiem. Pani dyrektor Waczyńska odpowie, co się zmieni wizualnie. Ale ja wam powiem, co już się zmieni. I co nas tknęło, żeby tak mocno się w to zaangażować. Żeby przez Facebook, przez wszystkie inne źródła, przez indywidualne kontakty prosić i namawiać. Mentalność ludzi się zmienia, kochani. Gmina Kęty startowała już w iluś takich projektach. Zawsze wszystko przegrywaliśmy. I ja to nie mogłem dojść do tego, jak to taka gminecka, co ma, przepraszam za wyrażenie, 2000,
czy 3 tysiące mieszkańców w Porywach i oni nas poszli. No to z całym szacunkiem. Tak samo Wrocław nie może teraz dojść do dzisiaj, do tego, jak kiedy go zgłosiły w Ekstraklasie. No, też nie mogą tego zrozumieć. Zmieniła się już mentalność. Chcieliśmy pokazać, że się da. Że jak coś zrobimy wspólnie, jak przestaniemy narzekać i przestaniemy się czepiać, tylko tak się weźmiemy wszyscy i raz dziennie klikniemy, co nam zajmuje wcale nie tak dużo czasu, to osiągniemy wspólny sukces. Ktoś powie 25 tysięcy, mało i tak dalej. No mało. Teraz walczymy o 42 miliony dotacji na troszkę inny cel. I też o to walczymy. Ale uwierzcie mi, o te 42 miliony walczę z taką samą determinacją, jak walczyłem o te 25 tysięcy. Bo tu ludzie mogli pokazać, że się da. I wyście właśnie głosując, to wszystkim ludziom powtarzam, udowodniliście, że się da. I tym malkontentom wiecznym, którym się nawet nie chce wyjść z domu, którym się nawet na zebranie nie chce przyjść i powiedzieć, że wszystko jest źle, tylko siedzą w internecie. Im się nawet imieniem i nazwiskiem nie chce podpisać, że jest źle, tylko pseudonim. Ale wszystko jest źle. Od początku do końca wszystko udowodniliśmy, że pomimo ich martwienia, ślandania, najpierw, że i tak nie wygramy, a jak już wygraliśmy, to że to jest bez sensu, że wygraliśmy, bo gmina nie powinna żebrać o pieniądze. Udowodniliśmy im, że można, że to ma sens. Natomiast co my z tego zrobimy w tym roku, bo to jest dopiero początek. Pani dyrektor. Projekt dotyczy głównie uchwycenia, jak to Państwo doskonale wiedzą, to to jest wiadome, ale do czego zmierzam? Nam chodziło w ubieganiu się o te środki, o to, ażeby zakupić takie, no można powiedzieć, urządzenia ogrodowe, czy zaproponować taką formułę, z której będziemy mogli korzystać przez kilka lat. Dlatego też postanowiliśmy, ażeby oprócz tego uchwycenia zrobić taką, zawnioskować o takie rzeczy, które, z których będziemy mogli korzystać również w przyszłym roku i które no jakby ten rynek nasz jeszcze bardziej wzbogacą. Mówimy tutaj o dwóch fontannach kwiatowych. Takie fontanny kwiatowe są na dużych rynkach, w dużych miastach. Będą to fontanny dwumetrowe, które zostaną obsadzone kwiatami i które na przyszły rok również na zimę zostaną schowane, a na przyszły rok będzie można również je obsadzić. Oprócz tego będą cztery donice, również takie, które będzie można, które zostaną jakby na następne lata. Oraz taka nowość, będziemy chcieli jakby troszeczkę wyjść naprzeciw potrzeb mieszkańców i będziemy się starać, ażeby powstały dwie pergole, które będą przysłaniały ławki na rynku. Będą to ławki, które są najbardziej jakby tak nasłonecznione. Jedna rzecz, która też jest ważna, to jest to, że startując w tym konkursie chcieliśmy również wyjść naprzeciw potrzebom mieszkańców, ponieważ no, jakby nie powiedzieć, rynek w Kętach to serce miasta. Także myślę, że jest to dopiero początek, będziemy się starać o to, żeby szukać wszędzie tych środków zewnętrznych i również, tak jak tutaj pan burmistrz wspomniał, takie właśnie inicjatywy również wykorzystujemy, ażeby po prostu no, uaktywniać też społeczność lokalną, żeby można było również pozyskiwać środki zewnętrzne. Dziękuję. Ja tu jeszcze uzupełniając jednym zdaniem, dość mocno teraz, dość intensywnie szukamy
Tak jak miasto musi mieć serce i tym sercem jest rynek, tak rynek musi mieć serce i w naszej opinii tym sercem rynku powinna być kamienica Rynek 13. Dlatego ja się nigdy nie zgadzałem na jej sprzedaż, dlatego zgodziłem się na sprzedaż Kościuszki 1, bo lepiej mieć jedną ładną kamienicę gminną i jedną ładną prywatną w centrum, niż dwie gminne ruiny w centrum. No, z takiego wyszedłem założenia. Natomiast 13 nie jest na sprzedaż i bardzo intensywnie poszukujemy środków finansowych na remont 13, też z udziałem środków unijnych. Mamy pewne przymiarki, już pani dyrektor pewne prace poczyniła. Niebawem rzucimy w eter konsultacje społeczne na temat kształtu tej kamienicy. Także ja wierzę, że się dużo zmieniło. Udowodniliśmy, że się da, a to jest niesamowicie cenne. Pytanie numer 4, cyrki. Jaką podjąłem decyzję? Krótko i treściwie, żadnej. Odpowiedź dlaczego? Bo dostałem na biurko rezolucję, czy też wolę 21-osobowej Młodzieżowej Rady Miejskiej, która mówi zakaz cyrków, i rezolucję, czy też wolę 21-osobowej Miejskiej Rady Seniorów, która powiedziała, wypij sobie to z głowy. Nieco mnie to zdziwiło, ale taka jest opinia Miejskiej Rady Seniorów. Stąd powiem Państwu szczerze, takiej decyzji jeszcze na chwilę obecną no nie podjęliśmy, nie podjąłem, nie wydałem tego zarządzenia, o które Państwo do mnie prosiliście, acz zdaję sobie sprawę, że nie jest to temat, który nie jest to temat z gatunku taki, który rozwiąże się sam, więc zintensyfikujemy działania zmierzające do tego, żeby ten problem w jedną lub drugą stronę rozwiązać. Pytanie następne. Tauro. Czy gmina jest zainteresowana budynkiem Tauro? Powiem tak. Ucywilizowanie warunków pracy pracowników urzędu i pewnych jednostek gminnych, i jak również poprawa jakości obsługi mieszkańców przez urząd jest dla nas jednym z priorytetów. W tym budynku wszyscy się nie mieścimy. Pewne budynki, które mamy inne, na przykład budynek GOPS-u przy ulicy Żwirki i Wigury, delikatnie rzecz biorąc, nie przystaje do standardów XXI wieku. Stąd gmina w tej kadencji jest zainteresowana poszukiwaniem alternatywnych możliwości lokalizacji dla jednostek urzędu. To musi być tak zrobione, żeby to były pomieszczenia nie za duże, nie za małe, w miarę skumulowane w lokalizacji, no i musi to być też rachunek ekonomiczny. I nie będę ukrywał, że budynek, który w tym momencie sprzedaje Tauron, jest w orbicie, był w orbicie zainteresowań na te cele, ale nie on jeden. To są w tym momencie przynajmniej trzy lokalizacje na terenie Kent, trzy propozycje na terenie Kent, które analizujemy. No tam jest ogłoszony przetarg w tym momencie. Są znane warunki tego przetargu. No nie bardzo mogę w tym momencie mówić o szczegółach, dlatego że no to nie jest tylko i wyłącznie decyzja burmistrza, to jest jeszcze decyzja rady, ale rozmawiamy z prezydentem Rady Miejskiej na ten temat. Nie odpowiem jednoznacznie, czy gmina przystąpi do przetargu, do tego przetargu na zakup budynku Tauronu, bo pewnie sobie tą relację władze Tauronu obejrzą i będą mogły wyciągnąć wnioski. Natomiast odpowiem, że tak, ten budynek od pewnego czasu, już dłuższego, był w orbicie naszych zainteresowań. Jeszcze z tej orbity nie wypadł, aż nie jest tam jedyny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Następny punkt to wolne wnioski i informacje. Czy ktoś chciałby zabrać głos? W takim razie informuję, że ostatnia sesja naszej kadencji odbędzie się we wrześniu, a o terminie radni zostaną powiadomieni jak zwykle. Proszę panią sekretarz o zabranie głosu. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni
Szanowni Państwo, w kilku zdaniach chciałabym bardzo serdecznie Państwa zaprosić do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. W dniu dzisiejszym zostało wydane zarządzenie burmistrza gminy Kęty o rozpoczęciu konsultacji. Składanie propozycji zadań przez wszystkich mieszkańców będzie możliwe w terminie od 30 czerwca i potrwa w tym roku do 18 lipca. Po raz kolejny zwracam się do Szanownej Młodzieżowej Rady o wsparcie naszych działań, zaangażowanie się po terminie składania. Oczywiście jak co roku będzie analiza możliwości formalnych realizacji zadań, o której będą wszyscy Państwo informowani. Natomiast samo głosowanie nad propozycjami odbędzie się od 5 do 19 października. No i jeszcze raz powtarzam, że bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa i prosimy o wsparcie w tym działaniu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam 9. sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kętach. Dziękuję za przyjście wszystkim obradom.